Cześć wszystkim! Na wstępie chciałem mega podziękować za bardzo pozytywny odbiór mojego ostatniego filmu o kryzysie gospodarczym. Wszystkie miłe słowa są bardzo budujące i motywują mnie do dalszego działania. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do nadrobienia. Aktualnie jestem w trakcie tworzenia kontynuacji, więc proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. W międzyczasie, w związku z nadchodzącymi wyborami, chciałem poruszyć kwestię ordynacji wyborczej w Polsce wybory są na tyle istotnym aspektem naszego życia, że warto zastanowić się nad tym, jak można usprawnić ten proces, aby wyniki były bardziej transparentne, a sam wybór pozwala wybrać kandydata najmniej kontrowersyjnego i możliwie akceptowalnego przez ogół społeczeństwa, a co bardzo ważne, ukrócić negatywną kampanię i wieczne dzielenie Polaków, bo to szkodzi nam wszystkim. Dzielenie Polaków jest na rękę politykom w myśl zasady dziel i rządź. To jest rak który toczy nasze życie polityczne od bardzo dawna, a aktualna ordynacja wyborcza na prezydenta umacnia taki stan rzeczy. Zresztą na pewno każdy widzi, na jakie tory schodzi debata polityczna. Prezydent jest to funkcja, która powinna reprezentować i z którą powinna utożsamiać się jak, jak największa liczba wyborców. Powinien łączyć Polaków i szukać kompromisów pomiędzy wszystkimi opcjami politycznymi. Dlatego myślę, że wybór prezydenta powinien opierać się na wyborze proporcjonalnym. Każdy obywatel powinien dostać listę kandydatów i uszeregować ich od tego, którego najbardziej popiera, do tego, którego popiera najmniej. Przykładowo mamy listę kandydatów. Każdy obywatel stawia przy nich liczbę od 6 dla kandydata, którego poglądy są mu najbliższe i stopniuje oceny w dół, aż do kandydata, którego poglądy definitywnie mu nie odpowiadają. Można do każdej karty dać nawet naklejki z cyferkami, aby było czytelniej. Kwestie techniczne są oczywiście do ustalenia. Ważny głos to taki, gdzie przy każdym z kandydatów jest tylko jedna liczba i każdy z kandydatów otrzymał ocenę. Zobaczmy, jak diametralnie różnie zaprezentowałyby się wyniki w takiej sytuacji. Przykłada, w przykładowych wynikach wyraźnie widać, że gdyby do drugiej tury przeszli kandydaci z największą ilością pozytywnych wyników, tak jak jest dzisiaj, bez patrzenia na ich negatywny elektorat, to do drugiej tury przeszedłby lew i wilk. Otrzymali odpowiednio 35% głosów i 20% głosów. Natomiast, z racji tego, że lew ma bardzo dużo negatywnego elektoratu i dostał niskie oceny od reszty wyborców, w nowej ordynacji nie miałby szans na przejście do drugiej tury. Tak samo wilk. W tak skonstruowanej ordynacji, w drugiej turze walczył, walczyłaby owca z koniem. Ci kandydaci byli wysoko oceniani przez ogół społeczeństwa. Można ewentualnie dodać dla pierwszego wyboru podwójną wartość. Aby preferowany pierwszy wybór miał większy wpływ na wynik, a dla najgorszego kandydata zacząć od wartości 0. Ale nawet w takiej sytuacji, kandydat, który będzie miał dużo negatywnego elektoratu, nie będzie się liczył w walce o urząd prezydenta. Taka ordynacja miałaby, myślę, w wyborach prezydenckich większy sens. Każdy oddaje głos na kandydata, którego najbardziej popiera, ale jednocześnie może wyrazić głos, którego kandydata definitywnie nie widzi jako swojego prezydenta, a którego widziałby ewentualnie w takiej roli. W dzisiejszej ordynacji nie ma takiej możliwości. Miałoby to szereg zalet. Dałoby to możliwość wyrażenia szerszego spektrum swoich poglądów. Często jest tak, że część poglądów innego kandydata też jest nam bliska, natomiast niektórzy kandydaci totalnie nie wpisują się w nasz światopogląd. Dzięki temu moglibyśmy wyrazić też tę część naszych poglądów i miałyby one realny wpływ na ostateczny wynik wyborów. Ukróciłoby to również dzielenie Polaków. Negatywna kampania mogłaby się odbyć na wynikach. Każdemu kandydatowi powinno zależeć na szukaniu kompromisów i rozwiązań, a nie skupianiu się na wadach i błędach kandydatów. Zmniejszyłoby to również rolę kiełbasy wyborczej i pewnego rodzaju przekupstwa politycznego. Kandydaci teraz dbają tylko o swój elektorat i mają w nosie ludzi, którzy na nich nie zagłosują. Wymusiłoby to proponowanie zmian, które poprawiają jakość życia jak największej liczby obywateli, a nie tylko wybranej grupie. Taka ordynacja wymusiłaby również zapoznanie się z poglądami wszystkich kandydatów. Szanujmy się, to nie są wybory na sołtysa w koziej i Wólce, więc myślę, że każdy raz na 5 lat powinien znaleźć na to chwilę czasu. Tym bardziej, że kandydatów wcale nie jest tak wielu, a myślę, że nawet pod względem finansowym może to być dobrze poświęcony czas. Decyzje polityków mają ogromny wpływ na Wasze finanse i na przestrzeni 5 lat może się ten poświęcony czas zwrócić z nawiązką. Jako minus można potraktować większe skomplikowanie karty wyborczej. Ale szczerze, to myślę, że to, był nawet, to by mogło być nawet zaletą. Jeżeli ktoś nie umiałby uszeregować liczb, przykładowo od jedynki do 11, przy nazwiskach kandydatów, to nie wiem, czy powinien mieć wpływ na wybory. To jest zadanie rodem z pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ostateczny wynik byłby, myślę, dużo mniej kontrowersyjny i bardziej społecznie akceptowalny. W dzisiejszej polityce dominuje granie na starych emocjach i dzielenie ludzi. Prezydent nie powinien brać w tym udziału. Prezydent powinien jednoczyć Polaków, szukać kompromisów i stać na straży konstytucji. Myślę, że takie podejście diametralnie zmieniłoby i ucywilizowało kampanię wyborczą. Kandydaci musieliby starać się być możliwie wybieralni przez wszystkich wyborców, co zwiększyłoby szansę kandydatów niezależnych, a negatywna kampania mogłaby się odbyć szkawką. Tak samo różnego rodzaju formy przekupstwa tylko wybranej grupy elektoratu mogłyby się przestać opłacać. Wydaje mi się, że ten pomysł również się kłóci się z zapisami konstytucji. W pierwszej turze oddajemy głosy szeregując kandydatów. W zależności ilu ich jest, tyle może dostać najwięcej i najbardziej preferowany przez nas kandydat. Do drugiej tury przejdzie dwóch, którzy uzyskali największą liczbę tak zebranych głosów. Teoretycznie druga tura nie byłaby nawet potrzebna, ale żeby trzymać się konstytucji, musiałaby się odbyć, ponieważ w pierwszej turze żaden kandydat nie miałby szans zdobyć więcej niż połowy tak liczonych głosów. Druga tura odbyłaby się pomiędzy dwoma kandydatami z największym wynikiem, gdzie normalnie oddawalibyśmy głos na preferowanego kandydata. Poszukałem w internecie i mój pomysł nie jest wcale innowacją, ponieważ podobne rozwiązania stosuje się z sukcesami w wyborach w takich krajach jak Australia, Malta, Hongkong. Takie wariancje ordynacji wyborczej uważane są za bardziej demokratyczne i efektywne niż systemy w większości bezwzględnej. Dzięki takiej formie daje się wyborcom możliwość wyrażenia różnych odcieni swoich sympatii politycznych, co jest bardzo korzystne dla debaty politycznej. Dlatego tym bardziej uważam, że warto naświecić temat w świadomości ludzi i opinii publicznej, moja alternatywa według mnie nie kłóci się z zapisami konstytucji, co wydaje mi się, musi być kluczowe w proponowanych zmianach, ponieważ zmiana konstytucji jest zbyt ciężkim zadaniem. Natomiast zmiana ordynacji wyborczej w zakresie, jaki pozwala konstytucja, już takie trudne nie jest. Oczywiście tutaj musieliby się wypowiedzieć konstytucjonaliści, ale myślę, że dobra interpretacja zapisów umożliwiłaby taką zmianę. Drugi pomysł to wprowadzenie unikalnych kart do głosowania. Uważam, że każda karta powinna mieć swój unikalny numer. Obywatel dostaje losową kartę ze stosu kart przydzielonych do danej komisji wyborczej, następnie wyborca oddaje głos i ma możliwość, jeżeli oczywiście ma ochotę, zapisać albo zapamiętać sobie numer swojej karty wyborczej. Mógłby później w internecie śledzić losy swojego głosu. Pomogłoby to w zwiększeniu transparentności i rzetelności przeprowadzonych wyborów. Dodatkowo ten pomysł na pewno nie gryzie się z zapisami konstytucji. Dalej jest to głosowanie tajne, nikt poza wyborcą nie wie jaki numer ma karta, którą wrzucił do urny. Oczywiście rodzi to też problemy tego typu, że nawet jeżeli ktoś zobaczy jakąś nieprawidłowość ze swoim głosem, to ciężko byłoby udowodnić, że to faktycznie był jego głos. Można to rozwiązać na przykład dwuczłonowym numerem karty, Pierwszym ogólnodostępnym i drugim członem tajnym. Ten drugi zna tylko wyborca i jeżeli zobaczy nieprawidłowość ze swoim głosem, może podając drugi człon numeru karty potwierdzić, że jest właścicielem danej karty i zobaczyć, co się z nią stało. Sam łapię się na tym, że często wybieram kandydatów z dalszych miejsc na listach wyborczych do Sejmu, aby sprawdzić, czy mój głos będzie policzony. Myślę, że nie jestem jedyny i wiele osób chciałoby móc śledzić losy swojej karty wyborczej. Uważam, że byłoby to korzystne dla nas wszystkich. Dajcie znać, co myślicie, i jeżeli te pomysły mają według was sens, to śmiało udostępniajcie i pchajcie dalej. Uważam, że temat wyborów jest na tyle istotny, że jeżeli są możliwości, aby go usprawnić, to powinniśmy ich szukać i starać się wymusić ich zmianę. Z góry dziękuję za miłe słowa i subskrypcje. Pozdrawiam wszystkich z Fartem.